Reklama. Oto reklama ukrytej prawdy. Oglądajcie. Ty oszustko, co to sobie wyobrażasz? Od początku chciałaś mi ukraść dziecko i mytłaś oczy jakimiś castingami. Aśka, no co ty? Z czasu nie pracujesz w żadnej agencji reklamowej. Co cię wytłumaczę? Czego ty chcesz od Zosi? Dlaczego ma do ciebie mówić mamo? Jeśli raz na nią spojrzysz, to ci oczy wydłubię. Co ty? Na prochach jesteś? Jak się zajmowałaś moją córką, to też byłaś naćpana? Oddaj to. Jeszcze raz spojrzysz na Zosię, to zadzwonię na policję. To się na mnie ważne, naprawdę. Ale to jest moja córka, rozumiesz? Moja. Jak chcesz mieć dziecko, to musisz się urodzić i wychować. Miałam córkę. Urodziłam. Wychowałam. Ale zginęła w wypadku razem z moim mężem. I co? Postanowiłaś leczyć depresję naszym kosztem? Daj mi spokój. Zostaw to mnie. Ty daj nam spokój, rozumiesz? Wiesz co, tak naprawdę to już raz nie będzie. Nigdy więcej nie zobaczysz Zosi. I nie zbliżaj się do nas, bo kończysz w więzieniu, albo jeszcze gorzej. Nie możesz mi tego zrobić. Nie możesz zabrać Zosi, proszę cię. To jest moje dziecko. Groźby karalne. Groźby karalne występują także w ukrytej prawdzie. Co cię wytłumaczę? Czego ty chcesz od Zosi? Dlaczego ma do ciebie mówić mamo? Jeśli raz na nią spojrzysz, to ci oczy wydłubię. Słyszeliście to? Jeszcze raz na nią spojrzysz, to ci oczy wydłubię. To jest groźba karalna. To czemu tej kobiety nie sądzą? Bo wiadomo, w filmach jest wszystko możliwe, prawda? A mnie wielce sądzą. Robią jeszcze dobre mamy ze mnie taką wariatkę jak ta tutaj, o, ale chwileczkę. W takim razie ja też powiem groźbę karalną. Jeszcze jedno słowo, że ja mam się iść leczyć, że jestem wariatką i że tak dalej. To w takim razie ja zabiję kobietę, która pragnie mieć dziecko lub kobietę, która po prostu straciła dziecko. I właśnie do takich kobiet należała osoba, której groziłam. Więc uważajcie sobie. Ja, kiedy byłam badana przez biegłych, zapowiedziałam, że być może kiedyś zabiję człowieka, więc nigdy nic nie wiadomo. Jestem przecież niepoczytalna. Prawda? Oddaj mi moje dziecko. Słyszysz? Słyszysz? Ja oddaję. Ale łkanie, kurczę. Nie, nie pozwolę zabrać moje córki. Oddajcie mi ją, proszę cię. Proszę cię, Zosia się boi. Takie kobiety to są już nie powiem jakie. Takie należy niszczyć. Dona, chodź, już pogadamy. Słyszysz, że Zosia się boi. No, uważajcie na siebie po drodze. Zocha Szocha. Słyszycie, jaka głupia? To są mamy z dobrej mamy. Ona nie jest twoja. Moja. Poznałam ją po tym znamieniu na nocę. I tu, na tych zdjęciach. Aśka, złam to pogotowie. Teraz pokażę wam coś strasznego. Widzicie, to jest moja przyszłość. Przyszłość, którą wam tu pokażę, to jest po prostu coś strasznego, a zarazem nie strasznego. Patrzcie, klucze. To są ręce strażnika więziennego. Tu sobie leży więzień. Patrzcie. Marzy sobie chyba o scenie techno. Tutaj są jego ręce. Ciekawe, co zawiniły. O, idą po niego. Patrzcie, więzień się bawi wodą. I scena techno znowu. DJ-e. Czyżby ten więzień chciał być DJ-em kiedyś? Idą po niego. Biały ręcznik. Biały, kolor niewinności. Myje się. Trzeba zmyć z siebie winę. Już pora. Patrzcie, patrzy na zegarek. Idę ciężkimi krokami. Z łańcuchami. DJ-e. Ja też marzyłam o scenie techno.
Nigdy nie marzyłam o dziecku ani o mężu. Ja pamiętam już od dawien dawna, że zawsze czułam się mężczyzną. Zawsze miałam coś do kobiet w ciąży, czy do kobiet po prostu ogółem. Najbardziej śmieszą mnie kobiety, które tak bardzo pragną dziecka, że wariują na tym tle. DJ-ą najlepiej. Scena techno, oświetlenie. A to co? Przesłuchanie? Biedny więzień, jest taki do mnie podobny. Szarpie się. Koniec sceny techno i znów to samo. Coś wam puszczę, tym razem bez cenzury. Znów to samo, nogi. Klucze. Strażnik więzienny patrzy na jego kamienną twarz, a tu więzień i jego ręce. Ciekawe, co zawiniły. O, może moją rękę pokażę. On jest taki do mnie podobny, żal mi go. Ciekawe, czym zawinił. Jeżeli człowiek jest osadzony, to nie znaczy się, że jest gorszy, ponieważ karany nie znaczy gorszy. Patrzcie, strażnik więzienny idzie. I znów to samo. Ale później będzie bez cenzury, więc nie chcę was tym filmikiem straszyć. Znowu się bawi wodą. Ja też się lubię bawić wodą. Strażnik więzienny. Myje się. Idą. Okno na świat. Patrzcie, teraz pora na pisanie listu pożegnalnego. Zauważyliście, że ten więzień jest leworęczny? Już pora, idę. Ciężkie kajdany. Ciężkie życie. A głowa do góry. Patrzenie na słońce. Never see the sunshine brighter. A teraz idziemy. Idziemy. Widzicie ten strach w oczach? Ach, już nie powiem, gdzie idziemy. Już pora. Szarpie się, tak jak ostatnio, ale ja już nie powiem, czemu się szarpie. Kładą. Bezczuli ten, te więzienne, te ohydy. Biedny więzień. Strażnicy więzienni bezczuli miałam na myśli. Koniec. Czy to był zły sen? List pozostał.
W liście jest napisane tak: hopefully someday the dead penalty, sorry, nie znam angielskiego, will only be the end of a bad dream and not the end of a life.